Mantis, mam do ciebie tyle pytań. No pewnie, a ja mam tyle odpowiedzi, jak przejmij środki produkcji, lub to nie jest wysypka, lub tak, jest bezglutenowy. No, nie takich odpowiedzi szukałem i teraz mam inne pytania. Jakie pytania? Nieważne. Jest w porządku. Czasem tak jest. Dziękuję ci za pozbycie się Aidena Żarłoka. Widać, mnie lubi bardziej. Adama Urloka. Tak, właśnie. Myśli pobekiwaniami. Trudno się tłumaczy. Hej, Rocket. Pracujesz nad czymś? Zawsze nad czymś pracuję. Nie słuchasz mojej muzyki? Tak, słucham. No chyba nie. Nie masz nawet słuchawek. Bo mam kilka chipów w mózgu. Po co mi słuchawki? Wow! O rany, muzyka prosto w mózg! Niesamowite! Na czym ty w ogóle musisz się tak skupić? Nad czymś, co pomoże przejść przez armadę wokół Sacrosanct. To jakby pani Czacha nie przybyła na czas. O, co to jest? Zobaczysz! Mądrze! Podlać wszystko dokładnie, zanim wyruszymy. Jestem Groot. Jestem Groot! Ale by żałośnie wyglądał w przemoczonej szacie. Co? Co powiedział? Groot chce podlać wielkiego unifikatora. O, jasne. Wilgotny unifikator! Wielki mokryfikator! Jestem Groot! Gamora Zenuberi, czy chcesz potrenować techniki walk wręcz? Wciąż jest dziwnie, jak mówisz moje pełne imię. Ja się przyzwyczajam. To dopiero kozik. Zaiste jest to... Drax! Hej, bo ja... Tylko... Nie musisz się tłumaczyć, Peterze Quillu. Nie jestem jak gryzoń i nie przeszkadza mi, że inni są ciekawi. Ech, ależ to piękna broń. Historię też ma niebanalną. Poznajesz ją? Własność Zatara Nieukończonego, katatiańskiego króla, który odbył pielgrzymkę na Maklu 4. Chwila... Czyli to w zasadzie taki Excalibur. Nie jest mi znana takowa broń. To mityczny miecz należący do ziemskiego króla. A więc tak, można by powiedzieć, że to Excalibur mojego ludu. Symbol króla i wielkich łowów stworzonych dla pragnących odzyskać miejsce w Ultat. Zdaje się, że Zatar to twój bohater. Król Zatar. I nim jest. Każdy nasz wojownik zna historię pielgrzymki na Maklu 4. Czemu więc zwą go Zatar Nieukończony? Wedle naszych historii, ziemię Zatara zaatakował inny król i z łatwością zwyciężył. Schwytany Zatar wyzwał wroga do walki na śmierć i życie, ale zdobywca odmówił. I skazał go na wygnanie i życie w dyshonorze. Król Zatar udał się na Maklu, aby zmierzyć się z Fin Fang Fumem i zmienić swój los. To dość smutne. Czemu tak uważasz? Bo przecież poniósł klęskę. Fin Fang Fum wciąż żyje i żeruje, prawda? Nie poniósł klęski, Peterze Quillu. Król Zatar nie zabił Fin Fang Fuma, prawda? Lecz odzyskał godność w oczach swego ludu. Ginąc? Mało szczęśliwy koniec. Ale się nie poddał. Wojownik prawdziwie ginie, gdy przestaje żyć. Król Zatar dowiódł, że opowieści, kim byliśmy w życiu, dyktujemy my sami. Mógł zginąć jak tchórz bez miejsca w Ultat, albo mógł wybrać to, co zdaniem moim i innych zrobił.
zmienić koniec swojej historii. Więc ten wielki łów to chyba poważniejsza sprawa niż myślałem. Czy my nie popsuliśmy go wszystkim, chwytając Finfang Fuma? Co masz na myśli? Więc... ich celem jest odzyskanie dostępu do katatiańskiego nieba. Już nie ma Fuma, który może kogoś tam posłać. Och, Peterze Quillu. Nie jedna jest droga do Ultat. Pielgrzymka na Maklu to ledwie jedna z nich. Kumam. Kiedy Thanos zamordował moją rodzinę i zniszczył wieś, dwukrotnie wybrałem ścieżkę zemsty. Stworzyłem małą armię katatiańskich wojów. Mimo przewagi wroga złamaliśmy linię Chitauri i stanęliśmy przed Thanosem. Zaraz. Na Katat? Walczyłeś z Thanosem dwa razy w wojnie galaktycznej? Tak. Za pierwszym razem byłem za słaby. Dość silny, żeby przetrwać. Thanos pozwolił żyć mi i kilku innym. Byliśmy przykładem. Pokonani i upokorzeni, członkowie mojej drużyny postanowili udać się na Maklu 4. Ja nie mogłem. Chciałem dalej kroczyć ścieżką zemsty. Dopóki ty nie pomogłeś mi uspokoić duchów Hovat i Kamari. Szczerze mówiąc, miałem pomoc. A jednak dałeś mi nowy cel, Peterze Quillu. Najwyraźniej moim przeznaczeniem nie było umrzeć w górach Kakarantary, lecz być na tym statku. Z tobą. No, dobrze, że jesteś z nami. Nie wiem na pewno, gdzie rzuci nas los, ale... oby gdzieś, gdzie są pieniądze i wygody. Nie ma cienia wątpliwości, Peterze Quillu, że odniesiemy umiarkowany sukces. Mały też dobrze. Nie tak. O co chodzi? Zaatakowałeś pod złym kątem. Ruch musi iść od środka na zewnątrz. Zwłaszcza, że pancerz Rakera zawija się do wewnątrz. Trafna obserwacja taktyczna. Zauważyłam, jaką różnicę to robi, kiedy musiałam wymordować zgromadzenie baduniańskich dygnitarzy. Mieli mnóstwo warstw ubrania. Biedrono, czemu tak dobrze rozumiesz Groota? Znasz go od ledwie kilku cykli. Talunisan to w niektórych rzeczywistościach język powszechny. Chitauri nie zawsze wysadzają planetę X. Rany, ale to jest brzydkie. Dlaczego wziąłeś to na statek? Przyda się, jakby trzeba było zmienić na misję tożsamość czy coś. Po pierwsze, maska Glarnot to nie tożsamość. Glarnot to gang z planety, gdzie padają deszcze szmaragdów? Chyba, że coś pomyliłem. Diamentów. A, tak. Po drugie, tylko na dwóch misjach potrzebowałem maski. Raz, gdy niszczyliśmy tajne laboratorium. Serio? O tak. Dwa, gdy pożyczyłem maskę i przypadkiem wykradłem Groota kolekcjonerowi. Kiedy okradliście to laboratorium? To było jeszcze przed tobą. Zahaczył nas kiedyś Signok imieniem Włóskarz. Chciałbyśmy ukradli broń biologiczną z labu na Arago 7. Bułka z masłem dla naszej ekipy. Zaraz, wtedy Groot założył maskę? No, trzeba go było widzieć, Quill. Rozebrany do kory, ale z tą durną maską Thanosa. Beka była nieziemska. No wierzę. Póki nie skumaliśmy, że jajogłowi z Arago zlecili Włóskarzowi, by nas zwabił. Bo 6 na 10 razy to pułapka. Tak. Wyszło, że chcieli nas badać. Moje implanty, regenerację Groota. Cenne dla kogoś, kto zapłacił. Zanim skumałem, co jest grane, dorwali Groota. I zamknęli go w klatce, Quill, jak zwierzę. To okropne. Tak,
Cóż dostali za swoje? Nie planowaliśmy zmienić się w eksperymenty naukowe, więc przeszedłem do planu B. Jedna detonacja później i babum, byliśmy wolni. A broń biologiczna? Sprzedana wózkarzowi, ale za potrójną cenę. Nieźle. Tak, to były czasy. Jak wykradłeś przypadkowo Groota? Musisz zrozumieć, Quill. Byłem wtedy ścigany. Wojna trwała w najlepsze, a naukowcy Kree byli wściekli, że opuściłem półświat. Nie mogłem się wychylać. I okradłeś kolekcjonera? Byłem spłukany. A to jak kolekcjoner pcha się wszędzie w nowhere ze swoją gębą, jakby był szefem... Nie jest tam żadnym szefem. Sprawiło, że ktoś musiał mu trochę przytrzeć nosa. Ha, w dodatku byłem napruty, co mnie niezmiernie bawi. Jest za ciebie nagroda, o której muszę wiedzieć? Spokojnie. Słuchaj, gwizdnąłem jakiemuś schlanemu pajacowi u mantla jedną z tych durnych masek. Poszedłem do Emporium kolekcjonera, wdziałem maskę, błysnąłem jakimś świecidełkiem, a jak jego asystent się odwrócił, trzepnąłem go w łeb. A, jesteś niemożliwy. No wiem, a potem już poszło. Sprawdziłem, czy będzie spał, no i wyczyściłem sklep. Rano obudziłem się na skradzionym transportowcu z łupem i... Grootem. Oczywiście był wtedy dzieckiem. Ciut wyższym od chwastów. O, Gruciątko. Wtedy zrozumiałem, że muszę się nim opiekować. A klatka to nie jest miejsce dla takich gości jak my. Jesteśmy mistrzami zbrodni. W to nie wątpię. Wiesz w co chcesz, Quill. Taka prawda. Odłożę to na miejsce. Panie Groocie, muszę coś powiedzieć. Nie wiem, co powiedział pan strażnikom Kotati przy wejściu do jaskini, ale chętnie współpracowali, jak wróciłam z wieśniakami. Jestem Groot. Wow! Okej. Okay. O, twarde słowa. Teraz rozumiem ten lęk w ich gałęziach. Trzęśli się jak osika. To raz kozie śmierć. Zaraz. Raz strażnikom galaktyki śmierć. Juhu! Puszczę tu pawia. Déjà vu. Mylę się, czy ta flota jest dwa razy większa? Błąd. Przynajmniej ze trzy razy. Tak wielkiej nie widziałam. I co? Gasimy światło i silnik, czekamy na przylot Hellbender. I jesteśmy go pewni? To kobieta honoru, królowa. Obiecała zebrzeć siły. Jak długo to zajmie? Za długo. Nie. Musimy zdążyć. Trzeba ocalić galaktykę i Niki. Mamy się tam dostać i przerwać im ten rytuał. Nie damy rady tej flocie. Kłaczuszku! Rocket, a co ty tam robisz? Trzeba wleźć na sakrosankt i przerwać im rytuał, nie? A wiemy, żeby nas tu utłukli, więc szykuję naprawdę głośny wapik. Moja muza! Tak, wpiąłem go, żeby słał tę muzę na wszystkich falach. A jak Kościół będzie szukał źródła? Na zimnych silnikach przemkniemy cicho obok i witaj sakrosankt. Bystre! Poważnie? Dobra. Ale zaraz po zwycięstwie go odzyskamy. A teraz wracaj tu! Zaparkujmy gdzieś. Patrzy na tych trudniów. Nasz podstęp działa. Nie bądź taki zaskoczony.
już będzie po wszystkim, musimy odzyskać moją muzę. Niestety, Quill, jest szansa, że po znalezieniu rozwalą sprzęt na kawałki. Zadbajmy, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Możemy tego tak nie nazywać? Czemu my w ogóle szepczemy? Jestem głód. Wiem, że tam są, ale przecież nie usłyszą nas przez kadłub statku. A mimo to szepczesz. Bo nie chcę, żebym to ja zwarcił sprawę, jeśli jednak przez niego usłyszą. Ale nie usłyszą. Jakby mogli usłyszeć? Strażnicy Galaktyki, nie kryjcie się! Seknarwskie Imperium Bestii jest wygłodniałe boju! A kto się kryje? Skradamy się. Bo chcemy dotrzeć na Sakrosankt żywcem! Więc my wyrżniemy ich tutaj ile zdołamy, a wy wywalczcie sobie drogę. Jedzcie, moje dzieci! Kruszcie ich skorupy i radujcie się słodką ucztą ich mięsa! To jest totalny metal. Dobra, ludzie, nie zmarnujmy morderczego szału tej pani. Robimy bitkę na Sakrosankt. Nasz cel to tamto lądowisko, ale po drodze wciąż czeka nas masa problemów. Może po prostu przelecimy obok. Ryzykowne. Zbieramy ogień! Trochę go naderwałem. Ubiegło się! Prosto w te! Quill, nie płaść pod lufy! No raczej, ale hała! Jakie są straty? Weź nie wspieraj głową, tu to nie będzie strat! Pomocne, dzięki! Szybciej, Peter! Prawdziwa zabawa czeka na strat Quillera! Ha! Bomby zwarte i gotowe! Poszło w pył! Cel usunięty! Tak! A mat! Mam cię! Ha! Dobre, Quill! Wróty strzał! Tak strzelać to ja mogę! Wytrzymać! Może! Ale tych pierzyczek! Niszczymy je, czy ominiemy, musimy się przebić! Ostrożnie! No i weszło! Trafili! Statki, potwory! I do środka! Mantis, na pewno umiesz pilotować? Tak! Czasami! Moment, może lepiej? Za oręż! Wróg nadciąga! Rocket, jakiś trop do Warlocka? Tak, twój zamierzacz wygrywa złoto dupca w centralnej informacji skalnej. Musimy się wydostać z radaru! Im to powiedz! Atakuję! Ha! Możemy tak któryś pierdląc wskazał nam komnatę rytualną? Właśnie! Mamy fajerwerki!
będzie wspaniały, ostateczny szturm na kościół! Dobre podejście, tak! Żeby Biedrona nie zepsuła naszego statku! Owadzia wiedźma chyba umie obsługiwać stery! Uwolnij to! Hej! Ciubraki! My na podtrzymanie! Właśnie! Mamy fajerwerki! Nie spodziewa się! Lady Hellbender weszła i idzie spektakularnie! Kościelniaki pewno modlą się o ocalenie! O jednego kultystę mniej! Ci fanatycy nie rozumieją po dobroci! Myślę, że wygramy. Jesteśmy strażaki, czy nie? To będzie wspaniały, ostateczny szturm na kościół. Cała nadzieja kosmosu w nas! Ja tylko chciałem go obudzić! Żyję po to, żeby zniszczyć! A nóż da się wbić nóż! To teraz, Krzysztof! Jestem! Hej! Który to już raz ratuje wam tyłki? Dzięki, braku! Oto mój gniew! Jestem tu! Jestem z tobą! Rozwalamy! Nie dawaj się tak łatwo! Może więc lepiej nie stać obok! Nie, Samoro! Zaczajmy już stąd! Jak blisko jesteśmy! Ani trochę! Dlatego musimy się śpieszyć! Wezwaliśmy elitę! Przynajmniej przyjazd windy nam załatwili! To będzie wspaniały ostateczny szturm na kościół! Dobre podejście! Atak otwarty! Mogą atakować sepczo! Czyli ich też można atakować sepczo! Wiedziałem, że pomożesz! Jestem pękawa! Dlaczego to latach? Co jest? Trener daje doping w drużynie! Czarownik w drodze! To to typa! Jak? Serio, brakuje mi teraz muzy, Rocket! Szanujmy swoją ofiarę, Peterze Quillu! Ej, tyłu! Lurgiel wciąguje każdy strzał! Walnięcie! Mam za sobą! Jak to się mówi? Mniej zabójcza, ale boli tak! Ciach i poprzedź! Możemy tak któryś pierdląc wskazał nam komnatę rytualną? O, żeby je przerwać! Rozwałka, Rocket! Larkany Znachor komplikuje nam sprawę! Będzie najłatwiej, jak rozwalimy go od razu! Jestem Groot! Słuchajcie, Groota, wsiadajcie! Mam złe wspomnienia w związku z tym miejscem. Jestem Groot! Groot chce wiedzieć, czy znowu zaczniesz odwalać. Nie. Dzięki wam wszystkim zdołałem przejrzeć kłamstwa magów.
Jak możemy być pewni, że nie znaleźli sposobu na przekabacenie Warlocka? To by wyjaśniało, czemu go pojmali, zamiast go po prostu zabić. I masa ciumów od wiary się tu teleportuje. Prawie nam skopał tyłki, jak był smutny i osowiały tylko. Jak znaleźli sposób, by go przekabacić, to będzie trzeba wejść mu w umysł i go naprawić. Nie wlezę w obietnicę tego dziwadła. Wyobrażacie to sobie? Lustra jak okiem sięgnąć? Słoiki z grzebieniami i tanie środki do włosów. Też używasz środków do włosów? Nie tanich! Stos luksusowych olejków. Statek! Mantis, bez piruetów! Czemu robi piruety? Zamiast moim lataniem, martwcie się swoim strzelaniem. Niedługo poznacie kilka nowych osób. Już tu są, Mantis! O, pozdrówcie ode mnie! Niebiańska Madonna przesyła pozdrowienia. Gotowi? Ale spustoszenie musi siać Lady Hellbender na zewnątrz. Fum, już na bank rozwalił pół wody! Boże, kawa jestem! Jak oni zrobili tak szybko tyle mundurów? Może gdzieś tu jest wielgachna szafa? Nie masz szans! Jak wygramy, jesteśmy pierwsi do łuku, nie? Może lepiej nie dzielmy skóry na Wendigo! Walczą bez cienia strachu. Całkowicie oddali się w sprawie obietnicy. I takich jak oni są jeszcze miliony. Oby Mantis i Lady Hellbender zatrzymały większość na zewnątrz. I się starczyły. O, ściup! Musimy jakoś przejść. Spróbuj nie przeciążyć. Wciąż są na nas źli? Dobrze, dobrze. Przykro nam, że zrobiliśmy ostatnio bałagan. Ale nie! Bomba rocket! Najmniej Mantis nie rozbiła Milano. Ona jest doskonałym pilotem. Raz, dwa i po kultyście! Gamoro na plasterki! Może powiedział nam, gdzie jest Warlock? To tylko skorupy wypełnione obietnicą! Ciekawa jestem, jak oni zrobili tak szybko tyle mundurów! Może gdzieś tu jest wielgachna szafa! Jest słaby! W ataku! Rocket! Pełna moc! Ale spustoszenie musi być Lady Hellbender na pewno. Nasza piątka też robi niezłe spustoszenie tutaj. Jestem Groot. Groot ma rację, oni zaczęli. To duży kult, na pewno mają sprzątaczy. Jestem Groot. Bo nas obserwują. Pomachaj kamerą kościoła. Jestem Groot. O, mam nadzieję, że ktoś tam rozumie grudzki, bo nieźle im pojechał. No świetnie, oto i ekipa sprzątająca. Tam jest nawrócone, chłopaki. Zdaje się, że to jednak nie sprzątacz. Zatrzymaj, Groot! Z przyjemnością! Najmniej Matrix nie rozbiła Milano! Jeszcze! Uwaga! Ale spustoszenie musi siać Lady Hellbender na zewnątrz! Nasza piątka też robi niezłe spustoszenie tutaj! Wysadaj! Kontrolowany manewr! Jak na Biedronę oczywiście! Ciekawa jestem, jak oni zrobili tak szybko tyle mundurów! Materiał blokuje ich potencjał! Mogę działać! Znajdźcie mi cel! I jak wygramy, jesteśmy pierwsi do łupów, nie? Może lepiej nie dzielmy skóry na Wendigo! Trzeba spuścić planie temu tutaj! No to dajemy czadu! Jestem Groot!
właśnie tak, stary. Rzucą na nas wszystko, co tylko mają. A my tego unikniemy. Przysięgam, nigdy już nie pójdę do kościoła. Daj spokój, nigdy w nim nawet nie byłaś. Byłam! W tym! Dwa razy! A, i proszę! Trasa idzie tędy. Jazda! Stargościu! Co znaczy jaskrawo-pomarańczowa kontrolka? Która? Ta pod taśmą! O, teraz jest żółta! I znów pomarańczowa. O, żółta! Zignoruj ją, Mantis! Co, zaklejałeś mi kontrolki taśmą? Rozpraszały mnie! Właśnie straciłeś dostęp do taśmy. To moja taśma! Myślicie, że w którejś linii czasu przyjęliśmy obietnicę? Tak, te strażniko przegrywy zwarczyły całą galaktykę. Musi być też taka, w której ja jej nie przyjąłem. Drax, pogodziłem się z moją porażką. Nie powtórzę jej. To serio najbezpieczniejsza trasa? Nie flarka, ale nie dbam chwilowo o bezpieczeństwo. Will, na bank zdołasz podnieść pozostałe panele. Włączysz to tylko po to, żeby nas zatrzymać? Dust, ciumor, chłopy! Widzisz? Mówiłem! Sprytnie! Stój, jakbyś zapuścił korzenie, stary! Dasz radę! Co teraz? Gdzie on jest?
Mam go. Do Złotej Gęby, tędy. Tak, będzie spacer w próżni. Zabrakło innych opcji. Mam taką teorię. Tak, sztuczna grawitacja. Tak duży statek potrzebuje jej do napraw. Ale to jest super. Chwila. Dobra, ruchy. Proszę, łatwizna. Tak, sygnał dobiega gdzieś z wnętrza tej olbrzymiej skały. Dobra, do dzieła. Tak, ta puszka na konserwy strzela do naszych potworów. Też chwilę, wróg przed nami. Dobra, damy radę. Oby poszło równie sprawnie jak akcja ratunkowa na Sakaar. Dalej, sprawdźcie się. Daj z siebie wszystko! Rocket! Bomby! Ile mamy czasu? Nie za wiele! Strzelaj! Wieżyczki to świetny pomysł! Jak się trzymamy? Jest dobrze, ale palec jest drętwiał na szczycie od tego mordowania. Oby wszechumysł miał dobre ubezpieczenie na życie! Chyba nigdy nie czułeś się tak żywy! Ale śmiesznie! Bombardował Quilla! Latający kolos minami ciała mi już na nerwy! Nie da się aż wyglądę na jego tylko może! Może tam byśmy zaczęli? Możemy! Ale tam byśmy nas na niego! Musimy zyskać na czasie! Ciągle mamy bardzo daleko do ołtarza! Cała galaktyka wpadła na tę bitkę! Te słowa to absolutnie przesada! Nareszcie! Koniec z minami! Ostrożnie! Pomóż! Jak ujarka! Podminy! Mam dość! Co za jego dobra! To nie są normalne pajace z górnych! Wieżyczki to świetny pomysł! Dziękuj! Co teraz, Peterze? Chciałam trochę! Peter został! Peter, ograniczają nam pole manewru! Zdrajca musi poczuć nasz wspólny impet! Oplącz wroga! Ile mamy czasu? Ile mamy? Ten tuman nie scala już korpusu nowa! Wyszła śmierć! Patrzcie na te dziewczynki! Można je jakoś przejąć? Do wesela się tego! Mam boko, flarko jady! Rocket, ty wymyślasz te słowa od tak, czy one coś jednak znaczą? Znaczą, że mam dość strzelania do nich. Szakwaśne flujodepty! Nieźle. Rocket, możesz otworzyć zamek w tych drzwiach? Tak, tak, już mi to został. No cóż, to nie zadziałało. Panel zlarczony, ale mam lepszy pomysł. Sekunda. Doskonała robota, kłaczuszko. Nie wolno ci tak do mnie mówić. Uwaga!
Otworzyłem dekiel korpusowemu! Renegaci są niezmontowani! Rocket! Fajerwerki! Twoja kolej, Gamma! Na pewno nie wyłączą nam tam grawitacji! W końcu i tak się dowiedzą, gdzie jesteśmy! Ach, i proszę! Trasa idzie tędy. Jazda! No dobra, ruszajmy! Jestem Groot? Nie, tym razem Raker nie uciekł. Rany! Potwór zabity! No to chyba trafił do potwornej Walhali. Szlachetnie zginął. Mantis, jak tam na górze? Tyle trupów. Zawsze trudno na to patrzeć. Bestie są bardzo odważne. Trzymajcie się dobrze, jesteśmy już daleko. Wy też jesteście odważni. Tak, gin z kolorem! Boli? Ciągle wysyłają na nas trudy. A my ich zawalamy! Nie wyłączą nam tam grawitacji! Najwyżej szybko wrzążymy! Ciachaj, Gamoro! Jestem Groot! Co? Jestem Groot! Chcę wiedzieć, kto zasadzi te wszystkie ciała, skoro nie ma tu ziemi. Nie rozumiem, o co... Wie, że chowamy zmarłych. O, to nie sadzenie, Gamoni. To robienie kolacji dla robaków. Ziemi, nie kosmiczne. Walczyłam z kosmicznym. Dobrze, znajdźmy tu jakieś przejście. Zdaje się, że wskazany jest pośpiech. Spróbuj blasterów, Peter. Jestem Groot. Mantis, Groot chce wiedzieć, czy jak dotąd wygrywamy. Ruszajmy w dalszą drogę. Peterze Quillu. Boję się, że nie zdołam skrzywdzić twojej córki, jeśli będzie za późno. Jestem! Pewnie, żebyś mu nie pozwolił, ty głodu. Ale co, jeśli nie pozostawi nam wyboru? Nie chcę być niedelikatny czy coś, ale z tą małą jest coś bardzo, bardzo nie tak. Zajmę się tym. Nawet jeśli to... Zajmę się tym. Bang! Musisz bardzo uważać tam, gdzie są te takie wielkie roboty. Ach, no tak, w tej linii nie poznali się was. Jestem Groot. Dzień. Rany, chętnie bym skonfiskował ten sp... Ktoś stawia, co tam znajdziemy? Nie. Lepsze to, niż być tu jak na tarę. Wiecie? Możecie się jeszcze poddać. Nie poddać. Nie my, oni! Rzućcie na stery i damy sobie spokój, okej? Okay? Trzeba ich wód, póki się nie bronią! Trzeba było pytać, czy nikogo nie ma w dole! Przynajmniej chcieliśmy ich znienacka! Wyrzeź coś do tego! Ci fanatycy nie rozumie... Ten latający żaruje! Tym bardziej trzeba go ubić od razu! Nic się nie chce przebić! Rozpalę sakrosant na skrzęty, ale znajdę dziecko! Dobro! Zawsze będzie jakiś powód do wojny. Czy to jest to słynne doświadczenie duchowe? Jestem! Tak! Łaski ryj leci po lesku! Czadu, Rocket! Działaj, Drak! Szybciej by było przed Zagrosan! Dlaczego? Tu jest walka! Jakoś... smutno! Odczyję kultyt oszlak! Bo mają za swoje! Nic sobie znać nie robi! Jedzie Drak! Rozwalę Zagrosan na strzępy, ale znajdę dziecko!
Rozwalaj tylko w dobrym kierunku! Latający kościelnik robi tu sztuczki! Należy niezwłocznie popsuć duchownego! Jest zaklęty! Będzie mocniej atakować! Daj mu wycić! Magus dziś zginie! Nie ma gdzie uciec! Słyszycie? Tata potwór ma przerąbane! Załatwmy to. O! Poddali się! Użyliśmy przekonujących argumentów. I bezlitośnie ich obiliśmy. Nie zdziwię się, jak nagle przez ścianę wpadnie tu potwór. Byłoby bardzo, bardzo źle. Może powinniśmy być w ruchu? Chciałbym opuścić tę zamkniętą przestrzeń. Nie widzę walki. Znaczy się, nie możesz oglądać Lady Hellbender? I Fin Fang Fuma. Myślicie, że Fum żywi urazę? Pokonaliśmy go w jego leżu. Zawsze będzie uważał nas za lepszych. Tak, cóż, ale jest zwierzakiem Lady Hellbender, a ona owszem, żywi urazę. To prawda.